Nie, dobra, to ja pojadę w wolne. Jest w internecie, nie trzeba zrobić zdjęć. A to chodzi, żebym ja tobie zdjęcia. A, ja tobie zdjęcie. No to jak za drugim, trzecim razem jak wezmę aparat. A dobra. To jest to zielone, widzisz, to jest cyganka. O. Zielona jest cyganka. Tu na dole. Pojedziemy. Powolutku pojadę, żebyś za mną się mieścił. Stajemy na pedały i sobie jedziemy. No, w nocy wczoraj padało, nie? Tutaj uważaj, żeby z mostek się zmieścić. A łydy jak? Jak się tak stoi cały czas na tych pedałach, to łydy też? Nie, czasami siadam sobie. Aha. No bo tu generalnie to się tak jeździ, tylko 10 razy szybciej. No nie, ale to na tym trzeba być. Tak. Tu się trzeba napędzić. Tu się napędza, ile dasz? Rady, bo trzeba do góry wjeść. No tu się trzeba napędzić. I jeszcze będzie takie jedno miejsce, gdzie naprawdę trzeba mocno się napędzić, żeby podjechać pod górę, no bo inaczej właśnie. Ja już nie zdążyłem zmienić biegu, bo mam na niższy. Ale zwróć uwagę, że tutaj trzeba naprawdę mieć mocną tą przerzutkę wrzuconą, bo w razie czego trzeba mocniej depnąć, nie?
Tu się, Jacek, teraz się napędzamy. Mocno się trzeba napędzić teraz. No i dupa. Tu trzeba już na ten mostek tam wjechać szybko, żeby wiesz, złapać i potem tej prędkości nie wytracać, bo żeby jeszcze się wdrapać na ten podjazd. No to już potem dupa. A pojechaliśmy łatwiejszą, bo teraz jest ta łatwiejsza droga, którą teraz pojechaliśmy. Bo jest taka, że tam trzeba ostrzej zakręt zbierać, jest trudniej. Dawniej tej łatwiejszej nie było. Koniec. I tu lasem się podjeżdża z powrotem. Proponuję podjechać do centrum. Teraz? No, jedź za mną. Podjazd jest krótszy, bo się nie wije przez las. Prawda, że prosta? Nie zapomnij sobie przerzutki przestawić. Jadę!
Tak to lepiej nie. To są stoliki, te dwa. Tu już się napędza, już kręć, już mocno. Poszło. Już tu trzeba, już przed mostkiem trzeba się już napędzać. Tutaj też już przed mostkiem się trzeba napędzać. Już tutaj się napędzaj. Już tak, już musisz się rozpędzać. Mocno, mocniej, musisz mocno się rozpędzić. Pedały, mocno. Ups. W porządku? Przepuśćmy pana, Jak się nic nie stało, to wie pan, jak się nie przewrócisz, to się nie naucz. Wie pan, na rękę, jakby upadł po pierwszym. Nogi popierane to. 3 tygodnie teraz tak, co ja tak. No tutaj jak się nie napędzi, to się nie podjedzie. No. Na pierwszym razem spokojnie jechałem. Śmieszko to. To może ja niepotrzebnie gadałem po prostu i się... Nie, niepotrzebnie, bo ja bym sobie spokojnie wjechał. Ale to spoko. Ale coś tam jakaś krew jest, bo tu się na nodze. Ja tutaj tu miałem silczek i tutaj tu na nodze. Gdzie może polecieć krew? No nie widzę. To tam trochę. No, niepotrzebnie się odzywałem. Dobra, moja wina. Biorę na klatę. Mogę cię przytulić teraz? Nie musisz, nie chcę. Nie ma gdzieś na ręce? Nigdzie właśnie, nie patrzę nic.
Jak idzie, to też wyszapadałem ten. Przedemko, a tu na tym powinno się jak najbliżej. Tak się tu nawet nie wiedzie, jak najbliżej. To różnie bywa. No dobra, jedziemy. Tak bynajmniej fałczy piszą. Chciałem dobrze, no, żebyś... Wiesz. To proszę wykasować. Dobra. Jest 11.20, czyli nam zajmuje około 30 minut pęta nam zajmuje. 30 minut. Ja wiem, chyba dobrze. Wiesz, no też z drugiej strony nie chodzi o to, żeby się tutaj napompować. Ten podjazd to jest taki odpoczynek, nie? Czemu? No bo trzeba się dużo momentu. Ja... ja to traktuję jako taki przerywnik, odpoczynek.
Ty w dół. Kuzyczka? Taki rzędy nie mogę popełniać. Jak są mnie... Wiesz, bo nigdy nie trzymasz tak mocno, żeby kierownica, a tutaj jednak wymusza... Ja tutaj trzymam jak... I to jest takie trochę dla mnie męczące, bo jednak jest to takie zabezpieczenie Znowu zapomniałem, wjechałem w tą kałużę. Nie no, zdążymy zjechać do końca i do samochodu podjechać. Tak. No tam chodzą ludzie. Bardziej chodzi o to zjeżdżanie w dół, wiesz, jak w górę, tak jak my jedziemy tutaj po tej ścieżce, to się nikt specjalnie nie czepia, ale choć żeby tamtędy w dół z dużą prędkością nie zjeżdżają, tam jednak dzieci chodzą. Wiesz, tutaj jest, mają zakaz piesi wejścia, no to trzeba też ich szanować, nie? Tym bardziej, bo jestem człowiekiem pieszy. W górę. Nie? Jak to mogą przyjść najlepsze, tak? Wiesz, a to jest... To jest freestyle, nie? Co? To co my robimy teraz, to jest downhill. Tutaj?
No, to jest downhill, zjeżdżaj, o tak, tutaj. To jest ten skrót taki, widzisz? I na wprost wyjeżdżasz od razu na ten ostatni zakręt. I jest łatwiej. Widziałem! Ekstra! Błotnik. No te dzieciaki z rodzicami. Ale daleko, spokojnie. A to już końcówka. Ale żeby nie podjeżdżać, to teraz do auta już jedziemy, czy jeszcze raz spróbujemy? Nie wiem. Zostawię błotnik. Nie, no zobacz co tu się... Idziemy do auta, koniec. Będzie lało? Będzie lało. Ale nie, zjedziemy tutaj wcześniej, ale kawałek, no bo tutaj tak naokoło. Już się zaczyna ciemno robić. I tu daję, dawaj!
przejdzie? Nie przejdzie. Będzie następna. Tak miało być, że po południu, tylko że jest wcześniej. Miało być najszybciej o 14 miało się te burze zacząć. A to jest 12. No tak, to po prostu prognoza im pogody jest, nie? Przebieramy się, idziemy tak? Ja myślę, że pójdziemy tak, żeby trochę wyschło to na nas. Tak, dla a przebie, tylko że musimy na przebranie zabrać rzeczy, więc zacznie padać, żebyśmy się mogli tam przebrać, a nie tu na deszczu. Tak sobie myślę.